Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj pędzelki od detailing, detailingowe. Zacznę od tego, że tak, czerwony, podoba mi się to, że pędzle mają tak jakby swoje oznaczenie kolorystyczne. Czyli możemy sobie zrobić w ten sposób, że na przykład, i od razu powiem, żółty 50/50 ze sztucznym włosem, czerwony i niebieski naturalny włos. Czyli kolory sobie dobieramy do, powiedzmy, rejonów, że tak powiem, auta, w których będziemy czyścić. Osobiście widzę to tak, żółty, z tego względu, że jest w miarę twardszy. Jest twardszy, no nie oszukujmy się. U mnie on ma wewnętrzną stronę felg i na przykład komora silnika. Takie szczury, gdzie są trudne do usunięcia. Natomiast z naturalnym włosem, na przykład niebieski mam do felga, czerwony do wnętrza. I ja to tak widzę. Nie rozumiem, bo niektórzy, zauważyłem, mają pędzel, jeden pędzel do wszystkiego. Do boczków drzwi, do felg, do zakamarków. Okej. I nazywają to detailingiem. Okej, rozumiem. Każdy ma tam jakieś swoje widzimisię. Mnie to się niestety rozjeżdża, jeżeli chodzi o detailing. No, nie rozumiem, jak można pędzlem do felg jechać później w wnętrze auta. Po Dejronie na przykład, albo po kwasie. Hurra. No ale nieważne. No, zjeżdżamy z tematu. Następnie dałem... stwierdziłem, że dam żonie kilka rodzajów pędzli, między innymi No Name'a, Detailing i tam jeszcze trzy polskie firmy, Valet Pro tam też było. To co w miarę miałem, co moim zdaniem jest warte uwagi, co używałem, żeby wybrała i posegregowała sobie pędzle od największego do najtwardszego. I powiem Wam tak, największy żony zdaniem okazał się ten No Name. Też jestem tego zdania. Zaraz po nim był Detailing. Właśnie te z naturalnym włosem. Tak, moim zdaniem bardzo fajny włos. W miarę taki sprężysty, sztywny. Naprawdę bardzo fajny, ale się skurczybyk rozjeżdża. Później tam Valet Pro i długo, długo nic. I dopiero tam tej znanej firmy, którzy tak wszyscy chwalą. Ja mam od nich, znaczy moim zdaniem ich pędzle to tylko ten olbrzym, czarny i do szczurów i albino. A poza tym mogą nie istnieć. Ale to moje zdanie. I teraz tak, jeżeli chodzi o te pędzle. Pokazałem Ci na filmie jazdę z tym pędzlem przy felgach. Przy zewnętrznej stronie. Odradzam. Nic specjalnego. Dla mnie jest za gruby. To jest pędzel moim zdaniem właśnie do wewnętrznej strony felg. Ewentualnie komora silnika gdzieś tam, gdzie mamy duże panele. Ewentualnie plastiki, które są naprawdę dojechane. Tutaj owszem, jak najbardziej. Natomiast moim mistrzem, jeżeli chodzi, on na chwilę obecną zastąpi mi Valet Pro, którym miałem felgi 16, to jest właśnie ten 25 z niebieską, że tak powiem, skówką, który fantastycznie, jak widziałeś, naprawdę super się nim pracuje i we wnętrzu, i na felce. Bardzo fajną robi pianę, naprawdę z wnęki ładnie wypracowuje ten brud. Co jeszcze? Co mogę o nich powiedzieć? Testowałem je również prawie miesiąc, na nich walczyłem, one cały czas je trzymałem w wodzie, jak myłem, nie oszczędzałem. I te z naturalnym włosem łapią, jeżeli chodzi o kwaśne jakieś produkty. Na kwasach też je jechałem, na kwasach bez rozcieńczania i jak widać żyją, złapały, zmieniły kolor, ale później jak widać wróciło wszystko do normy, więc nie ma co się bać tego. A także przeżyły kwasy, zasady, APC. Także wszystko co mogłem, co w sumie się używa, jeżeli chodzi o pędzelowanie, to użyłem. Dajronizery. No i żyją. Mają się całkiem nieźle, oprócz tego rozjeżdżającego się włosa, co mnie wkurza troszeczkę. I powiem tak, jeżeli chodzi o cenę jakość, na chwilę obecną moim zdaniem nie mają konkurencji. Naprawdę. Pomimo tego, że ta rączka jest wkurzająca i jak się tu woda naleje, to się wylewa przy pędzelowaniu, to jest bardzo irytujące, to na chwilę obecną naprawdę nie widzę. Nie widzę zamiennika, jeżeli chodzi o te pędzle, z tego względu, że śmieszne pieniądze. 8 zł chyba kosztuje jeden. Śmieszna kasa. Ten jest bardzo fajny we wnętrzu, właśnie tak jak gdzieś przy podszybiu, gdzie potrzebujemy dojścia, powiedzmy, tam gdzie tam coś przeszkadza, bo ma długi włos. Bardzo fajnie. Wąziuteńki, ładnie wypracowuje. Fajne jest to, że on jest taki w miarę sztywny, nie jest też taki mięciutki, jak ja to mówię, jak kaczuszka, że on się nie poddaje tak łatwo. Samą końcóweczką ładnie możemy wypracować, bo wiadomo, nie pędzlujemy i nie ciśniemy. Chodzi o to, żeby końcóweczką ładnie wypracować. To jest bardzo ważne. Sprężysty jest,
na maksa, to mi się bardzo podoba. I teraz tak, słuchaj. Zrobiłem porównanie sobie na Feldze, która ma położony lakier przez lakiernika, który chyba nie wie co, nie zna się na tym. To są te felgi, które właśnie od Mańka, które reanimowałem, że tak powiem. Propozycja filmu ci się pojawi, prawy górny róg. Zapraszam do obejrzenia. I tam sobie sprawdziłem, który pędzel zrobi mi więcej rys na tym czarnym lakierze. Zobacz, co się okazało. Widzisz, mówiłem, nie jest powiedziane, że pędzel, który będzie mega miękki, zrobi mniej rys. Ten pędzel jest bardzo sztywny. Ale za to we wnętrzu, ze względu na to, że ma mnóstwo włosia, pięknie wybiera z plastiku w brud. Właśnie, pod tym względem jest fenomenalny i robi mega pianę. Przez swoją gęstość. Zobacz, jaki on jest sztywny. I dlatego nie używam go do felg. Natomiast ten pędzelek, zobacz, on, spójrz, ja dotykam i on się już kładzie. On już się fajnie kładzie i sobie smyrasz. Już się ładnie układa. I to jest ta różnica. I ewidentnie jechałem chyba po minucie. Nie kojarzę, jaki to był czas, ale ten sam czas. I ewidentnie było widać, że po czerwonym, który jest szukany tylko we wnętrzu, widać, że przepraszam, rys przybyło bardzo dużo. Więc jak na taki pędzelek za 8 zł, dla mnie to jest rewelacja. Naprawdę, bardzo fajny pędzel. Zobaczymy teraz, jak długo, kurczę, wytrzyma, bo na chwilę obecną to jest mój ulubiony rozmiar. Cena, jakość oczywiście. Mój ulubiony rozmiar i mój ulubiony pędzel do czyszczenia. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Valet Pro, powiem ci szczerze, wytrzymał mnie 4 lata, ale jechał tylko fele. Jechał fele i cały czas Dejrony, zasady, także on naprawdę zasłużył na miano mistrza, wypracował sobie tutaj naprawdę konkretnie tę pozycję. Zobaczymy, jak ten będzie wyglądał po roku na przykład. Na pewno będę się chciał pochwalić, jak szybko się skończy. Zobaczymy, jak bardzo się ten włos będzie rozjeżdżał. No tu po miesiącu, no jest to wkurzające. Zobaczymy, jeżeli... A, i właśnie jeszcze jedno. Długo z tych pędzli ubywa włosa. Że tak powiem, że pomimo, że je wyczesałem, że wydmuchałem, ten włos cały czas wychodził. No z tydzień czasu, jak nimi pędzlowałem, to tam gdzieś jeszcze. Teraz już nie. Teraz już wypracowałem to, co miało się wypracować. I jak widać, o, jeszcze nie, jeszcze malutki kawałeczek. I już nie wychodzą. Ale na początku naprawdę widać to. Widać, jak gubi ten włos. To też jest wkurzające. A zresztą przy tym no-name'ie też to miałem. Praktycznie przy każdym pędzlu będziesz to miał. Oprócz Valet Pro. Zresztą chyba gdzieś tu wisi jeszcze ten mój stary zawodnik. No jest mu buziaczek. O, to jest ten mistrzunio. Zobacz, już swoje przetyrał. Zresztą, o, właśnie różnice. Jeżeli chodzi o różnicę, posłuchaj tego. A może inaczej. Słuchaj, jak pukam w tego, jak jest. Słuchaj tę sztywność, a jak będzie tutaj. No właśnie, to jest ta różnica, gdzie ten właśnie całkiem, no, no czuć ten sztywność, czuć, że on już naprawdę swoje wypracował.
ale skurczybyk tak naprawdę gubi włosy, już gubi włos, kurczę. No wypracował swój, wypracował, ale tak czy tak jest niezniszczalny. Tak naprawdę powiem Ci szczerze, że ja tu nie widzę w ogóle od początku do końca, jak był fantastyczny, tak, no niby jest, no teraz to już go będę używał do szczurów. No dobrze, moje zdanie na temat pędzelków znasz, bardzo fajna sprawa z tymi kolorami, no ciekawie chłopacy pomyśleli. Wkurzająca jest ta rękojeść, no niestety, ale wszystkiego mieć nie można. Podkreślam, 8 zł. 8 zł, śmieszne pieniądze, a moim zdaniem jakość rewelacyjna. Dzięki za obejrzenie, ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!